Wielkimi krokami zbliża się tegoroczne E3, czyli, jeśli nie wiecie, największe coroczne targi, na których pokazywane są zapowiedzi nadchodzących gier. Prawdziwe święto graczy, które w tym roku zapowiada się po prostu fenomenalnie, ze względu na ogromną ilość konferencji oraz przecieki wskazujące na bardzo mocny line-up pokazywanych gier. Postanowiłem zatem pokazać wam tak, dla równowagi, najgorsze momenty tych targów. Przygotujcie się zatem na sporą dawkę precyzyjnie wykalkulowanej przez korpo ludków żenady, wpadek czy po prostu losowych głupot. A, i naszym nowym widzom, którzy po ostatnich filmach będą się pytać, gdzie iceberg, to od razu mówię. Ten kanał to nie tylko icebergi, chcemy się skupiać na szeroko pojętej tematyce growej. Bynajmniej nie oznacza to, że zamierzamy porzucić tę formułę, dajcie nam jednak trochę oddechu. I zapraszam do oglądania. An all-in-one system to light up a new generation of games, TV and entertainment. Według wielu graczy i dziennikarzy branżowych najciekawszymi targami są te między dwoma generacjami, kiedy to prezentowane są nowe konsole. I ja się z tym trochę nie zgadzam, głównie dlatego, że średnio obchodzi mnie jako PC Master Race atasowanie się mocą obliczeniową i możliwościami, które w swoim komputerze mam od kilku lat. No ale takie pokazy na pewno są wyjątkowe. I wyjątkowo trudne dla całej ekipy odpowiedzialnej za dobry PR marki. Nierzadko ciężko jest w delikatny sposób przekazać graczom, że nadchodzący sprzęt będzie miał wyższą od oczekiwanej cenę, czy też inne cechy przez nich niepożądane. W ósmej generacji zdecydowanie najgorszą prezentację miał Xbox One, a przynajmniej w odbiorze. Microsoft poza wysoką ceną samej konsoli zapowiedział kilka nowości, które słusznie rozsiedliły community. Konsola miała wymagać ciągłej łączności z internetem, miała być podłączona do Kinecta. Dodatkowo powinniście zapomnieć o odsprzedaży używanych gier, bo wam tego zabronimy. A poza tym to zapłaćcie nam $500. Co gorsza, na całym pokazie, zamiast pokazywania samej gier i technologii, skupiono się z jakiegoś niezrozumiałego powodu głównie na pokazywaniu, jak dobrym odbiornikiem telewizji i muzyki będzie nowy Xbox. Tak jakby to był główny powód, dla którego ludzie kupują konsolę. Po tragicznym przyjęciu tychże nowości przez fanów, Microsoft wycofał się niemalże ze wszystkiego, co powiedział o swojej konsoli na konferencji w 2013 roku, jednakże na pewno miało to negatywny wpływ na premierę samego sprzętu. Watch MTV. What's on HBO? Sega także zaliczyła duży fail, jeśli chodzi o pokazywanie swojej nowej konsoli na targach, chociaż mało kto już o tym pamięta. W roku 1995, podczas pokazu Sega Saturn, postawili oni na bardzo niecodzienny ruch. Zamiast zaprezentować konsolę jak każdy i powiedzieć, że będzie ona dostępna niebawem, no może za jakieś pół roku, ci po cichu dzień wcześniej dostarczyli ją do magazynu wraz z tytułami startowymi i powiedzieli, że konsola jest już dostępna do kupienia. Ruch ten był bardzo kontrowersyjny nawet teraz w dobie błyskawicznie przesyłanych przez internet informacji. W 95 natomiast był także po prostu głupi. Klienci byli co najmniej skonfudowani pojawieniem się zupełnie nowego sprzętu, o którym wcześniej nie słyszeli na sklepowych półkach, co przełożyło się na fatalną sprzedaż konsol. Czasami, jak widać, nie warto wychodzić przed szereg. Nie sposób jest tu także nie wspomnieć o Sony i ich krabie. Switch over to Yoshitsune, hop on its stomach, and you attack its weak point for massive damage. Ich ostatnie zapowiedzi konsol były całkiem udane, poza pewnymi punktami zapalnymi pokroju przedstawienia nowych cen gier na PS5. Ale w 2006 roku, podczas prezentacji PS3 i PSP, polecieli z grubej rury. W przeciwieństwie do zapowiedzi Xbox One, nie było tam może tak wielu szczegółów przedstawiających sam sprzęt w złym świetle. Ale cały vibe prezentacji wyglądał mniej więcej tak, jakby przedstawiciele firmy obudzili się o 3 w nocy i przypomnieli sobie, że na 9 rano mieli zrobić jakąś freskę. Całość przepełniona była niezręcznymi momentami, niewygodną ciszą po wypowiedziach i nieśmiesznymi wstawkami, które chyba śmieszne miały być po prostu w głowach ich twórców. Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Remember that one? All right, so let me go right ahead. Get right in.
Cokolwiek jednak wydarzyło się w 2006 roku, zostało z nawiązką przebite przez Konami w 2010. Ta prezentacja wyglądała jak jakaś scena z Chłopaków z baraków czy podobnego serialu komediowego, gdzie bohaterami byli sami prezenterzy. A od czego tu zacząć? Łamany angielski, okropne żarty, po których nie dość, że nikt się nie śmiał, to jeszcze zapadała ta niezręczna cisza, a nawet sami twórcy po kilku sekundach przyznawali, że w sumie to nie było śmieszne. This is not the ordinary hack and slash anymore. This is an extreme. Extreme. Hack and slash title. No i do tego wielkie chłopy w slipkach i scenki rodzajowe rodem z przedstawienia jasełkowego w twojej gimbazie. Konami zapisało się na kartach historii targów E3, wnosząc do niej najdziwniejszą konferencję, jaka kiedykolwiek powstała. Hi. Yes. Tegoroczne targi ze względu na pandemię odbywać się będą online, co zapewne przyczyni się do absencji jakichkolwiek zgrzytów wywołanych pokazywaniem gier na żywo na scenie. W latach ubiegłych jednak, bywało ciekawie. I tak, podczas pokazu Assassin's Creed 4 w 2013 roku prezentowane demo skraszowało się na oczach milionów widzów, pozostawiając prowadzącego konferencję sam na sam z tłumem oraz zafryzowanym obrazem gry. Podobnym problemem niezręcznej ciszy zetknęło się także EA podczas prezentacji Battlefielda 4. W pokazywanym demie nie odtwarzał się bowiem dźwięk, co spotkało się z niezbyt przychylną reakcją publiczności. We will start over. It will happen, I promise. I'm fine. Technologia może być jednak jeszcze bardziej okrutna. Co jakby podczas pokazu waszego nowego akcesorium ruchowego, pozwalającego na jeszcze dokładniejsze odwzorowywanie gestów użytkownika w ramach premiery waszej najbardziej wyczekiwanej marki, której nowa odsłona ma w pełni wykorzystywać te możliwości, kontroler praktycznie przestałby działać. Z takim właśnie problemem przyszło zmierzyć się w 2011 roku Shigeru Miyamoto podczas prezentowania nowej odsłony The Legend of Zelda Skyward Sword. Tytuł wymagać miał dodatkowego rozszerzenia ruchowego do oryginalnego kontrolera Nintendo Wii, które niestety nie działało zbyt dobrze na scenie. Na szczęście techniczne zgrzyty podczas prezentacji tych gier w żaden sposób nie przełożyły się na ich ostateczny odbiór. Zarówno Battlefield, jak i wspomniany Assassin czy Zelda sprzedały się świetnie i zostały pozytywnie odebrane przez fanów. Ciekawym przypadkiem natomiast była prezentacja gry Academy of Champions w 2009 roku, w której brał udział Pele. Z powodu problemów technicznych nie można było planowo odtworzyć dema gry, ale sytuację uratował sam Pele, który zaczął opowiadać o historiach ze swojego życia z pomocą zaproszonego tłumacza. I całość, pomimo problemów, wypadła nawet całkiem gładko. Pokaz Skyward Sword nie był bynajmniej jedyną nieudaną prezentacją powiązaną z grami ruchowymi. Właściwie mógłbym tutaj zacząć się nad wami znęcać, robiąc z tej części filmu maraton corocznych zapowiedzi Just Dance, gdzie nagle w totalnie randomowym momencie konferencji wszyscy zaczynają tańczyć lub, jak ja to wolę nazywać, po prostu odpierdalać szajs, totalnie rozwalając całą spójność konferencji.
No i sprawiając przy tym, że człowiek czuje pewne zażenowanie tym korporacyjnym podejściem do luzu i fajności. Ale były pokazy dużo gorsze. Poza fragmentami skupionymi wyłącznie na tańcu, do zdecydowanie nieudanych występów zaliczyć należy pokaz Kinecta w 2010. Prezentowano tam na scenie kilka gier korzystających z tej technologii, jednak najbardziej w pamięć utkwiła graczom prezentacja Kinectimals. Przerysowane do granic dobrego smaku entuzjastyczne reakcje na zabawę z wirtualnym zwierzęciem, wyglądające bardziej jak zajęcia dla najmłodszych pacjentów ośrodka wypoczynkowego w Choroszczy, dopełnione późniejszym tańcem jednego z prezenterów. To było za dużo. Zdecydowanie za dużo. Na szczęście dla Zielonych, 2 lata wcześniej Nintendo udało się to przebić z nawiązką, a raczej przewidzieć przyszłość i dopiero wtedy przebić to z nawiązką. Podczas pokazu Wii Music, na którym całym zespołem, samym Shigeru Miyamoto na czele, grali na nieistniejących instrumentach. W 2015 roku jednym z najcieplej przyjętych paneli był występ niezależnego studia Coldwood Interactive, odpowiedzialnego za Unravel. A to z powodu zestresowania prowadzącego, który swoim bardzo naturalnym i budzącym sympatię nastawieniem zdobył serca fanów, prezentując przy okazji równie uroczą grę. No ale zdarzały się całkowite przeciwieństwa tegoż występu. Cofnijmy się do roku 2011. Wtedy to na pokazie Ubisoftu jednym z antybohaterów został Aaron Priceman, który później otrzymał przezwisko Mr. Coffeine. Możliwe, że dziwne zachowanie Pricemana również było podyktowane stresem, jednakże nie budziło ono sympatii graczy. Całość wyglądała po prostu żałośnie, prowadzący próbował być ciągle na siłę zabawny i rozrywkowy, co budziło zdecydowanie bardziej poirytowanie niż śmiech. W dodatku zachowywał się jakby po prostu coś wciągnął. Ale absolutnie najgorszym prowadzącym w historii E3 był niezbyt lotny komik, którego zaproszono w roli prowadzącego. Jamie Kennedy, bo o nim mowa, zaliczył chyba każdą możliwą wpadkę jako host. Począwszy na żartach, z których nikt się nie śmiał, poprzez niewyciszony w odpowiednich momentach mikrofon, przez co słychać było jego reakcję na pokazywane zajawki gameplayu, a skończywszy na zostaniu wyśmianym przez kilku deweloperów, z którymi prowadził dyskusję na scenie. Całe szczęście był to ostatni występ Kennedy'ego w Dallas, to znaczy na E3, na targach. Film chciałbym zakończyć kilkoma momentami, które można opisać jako po prostu żenujące, tak wiecie, bez szerszego kontekstu. Na E3 dość często zdarzają się momenty, kiedy przed oczami mam tego mema z młodzieżowo ubranym Steve'em Buscemi. Wiecie, takie usilne próby dotarcia do odbiorcy, który wydaje się być zachowanym w jakimś skansenie lat 90. nastolatkiem z amerykańskich suburbii. Jednym z prekursorów takiego podejścia była prezentacja trzeciej części Mortal Kombat z 1995 roku, kiedy to na scenie odegrano bitewny spektakl przypominający te pierwsze odsłony Power Rangers, które po prostu ciężko się ogląda. Królami takiego podejścia jest obecnie zdecydowanie Ubisoft, chociaż inne firmy nie pozostawały dotychczas wyraźnie w tyle. Ilość nieudanych żartów, czy udawanego, niestety nieudanego, luzu na ich konferencjach zazwyczaj sprawia, że jakoś w środku pokazu muszę zrobić parę rundek po pokoju. Szczególnie warte odnotowania są tu próby interakcji z fanami, taki jak ten wywiad z 2015 roku z cosplayerem wcielającym się w rolę Jacoba Freya. Kiedy to prowadząca próbowała, to jest słowo klucz, prześmieszkować na spontanie. Jak już wspomniałem, w tym roku są małe szanse na wystąpienie tak spektakularnej klapy. Przede wszystkim odpada cała ta interakcja z publiką, która bywała problematyczna. Po drugie jednak, przez ostatnie lata targi stały się znacznie bardziej profesjonalne. Na szczęście twórcy i wydawcy coraz mniej silą się na bycie śmiesznym, a chcą po prostu pokazać coś, co zaimponuje odbiorcy. Jeśli podobał Wam się film, zachęcam do zostawienia na kanale suba i łapki w górę. Do usłyszenia.